Dobrze, i witamy też ponownie YouTube. W drugim materiale już poprzedni miał ponad 1,5 godziny. Fuck, ile ja tutaj w ogóle już streamuję, też już jakiś czas. Gdzie jest live? Prawie 2 godziny już trwa. Kiwi, ty byś z nami pograł, a nie na strumyku w chuja lecisz. Znaczy, pograć na właśnie. Miałbym ochotę dużą. Szczególnie teraz, żeby sobie pograć, ale no nie mam czasu niestety. No dobra, co ślej o tą Simpson z tym Darylem? To był ten wcześniej, ten Daryl wcześniej wygrał z tym Antonym. No, ale to nie mam czasu. Ja z reguły właśnie tak, żeby jakoś regularnie grać czy coś, no to raczej nie ma szans. Już teraz. No to już mówię, że to nie te czasy, że wracam ze szkoły, rzucam plecak i napierdalam sampa cały czas. Aż praktycznie do północy. Ja za stary jestem na takie bitki. Ta, dobra, to już wiemy, że tu jesteś Antony właśnie i że też przegrałeś. O właśnie, co to jest za animacja? Bo to kiedyś była Anim Riot 4. Znaczy, zaś zapytam, co to jest za animacja. No to kiedy zawsze jak się napierdzielaliśmy, to tę animację używaliśmy. A doping teraz jest. Będą, że kiedyś jeszcze była śmieszna animacja Anim Fast 14. A to ona jest automatycznie, kiedyś trzeba było cały czas odświeżać. No ale Anim Fast 14 to była taka animacja, że koleś się wypinał. I to pamiętam, że ten śmieć właśnie, Jakob Hitachi. On zawsze robił coś takiego, że jak wygrywaliśmy ustawkę z jakimś Brood Sisters albo z Murzynami na Ganton, no to nie wiem, czy on miał jakiś taki dziwny fetysz, że lubił ludziom strać do mordy tym, co przegrali. Przepraszam, jeżeli ktokolwiek tu siadł jeszcze o tej porze, ale tego, ale no miał koleś taki jakąś dziwną zabawę. Ja pamiętam, zawsze sobie pamiętam, jak był Ethan McTavis, to był koleś z tego, z Brood Sisters, co mnie strasznie wkurwiał, to był koleś tak na forum, bo wtedy były takie czasy, że my się na forum kłóciliśmy jako pierdzieleni, cały czas były jakieś spiny na forum, właśnie i tego, i ten Ethan McTavis, jak mu Jakub Hitachi srał do mordy, to się tak cieszyłem, ale ja sobie to dosłownie wyobrażałem, to aż było dla mie obrzydliwe. I zawsze to Anim Fat 17 chyba, albo 14, już nie pamiętam. A Nikolaj Mikachlif. A to myślałem, że jesteś tutaj obok. To dawaj do nas, jak jesteś w grze. To sobie tego razem pogramy. A za co wygrał? A teraz Daryl wygrał. Chciałbym zobaczyć, jak jeździsz na Molo z tą dużą zajebaną. Z tą dużą zajebaną i jesteś goły? What the fuck? Jak jedziesz na molo z tą dużą zajebaną, jesteś goły? A czemu moja postać miałaby być goła? To jest jeszcze skin Johna Brooksa, który cały czas używam. To ten skin, w ogóle to jest najlepsze, że my jeszcze jak chodziliśmy do technikum, bo ja chodziłem razem z tym jednym kumplem, co zaczynaliśmy grę na mroczniku. Właśnie jeden to był ten Vita, a drugi to był ten Thompson. Ten właśnie, co tam był przez jakiś czas, to go omawiałem, że homo, ale naprawdę w początku ziomuś. To się właśnie w wakacje spotkaliśmy na browara i Blanta. No i właśnie tego, i pamiętam jeszcze w technikum, jak chodziliśmy, mieliśmy kurwa po te 17 lat nawet. No to wtedy mówiliśmy, że kurde ty, jak tam rysowaliśmy Johna Brooksa, to w sumie zaraz pańcie napierysujemy sobie tego Johna Brooksa. My rysowaliśmy dosłownie, na lekcjach się nudziliśmy, nie było co robić na lekcjach, już nam się nie chciało gadać, to sobie rysowaliśmy postacie z Sampa w różnych sytuacjach. I zawsze było, że ten skin kurde Johna Brooksa budzi respekt. Tak już się nam wybiło w tej naszej pamięci. Dla kogoś, kto jest tutaj całkowicie z zewnątrz, nie ma tych takich wspomnień, to może być takie dziwne, że mówi sobie, o jaki skin kurde ziomeczka z bandamą. Ale dla nas to było taki, o, respekt. No między innymi po to ja też teraz bandamy założyłem sobie, żeby być takim Johnem Brooksem. A dobra, kto tutaj wygra? Ło, prezydent dostanie wpierdol. No, prezydent dostał wpierdol. Ja się zmierzę w tym Darylem.
Dobra, zobaczysz, że pierdolę tego. A, bo Derry też może być zmęczony. Fuck, faktycznie. Ale dziwnie, że Helsy są pod rodziny 28. Pierdolić temu Richardowi Bakerowi. Powiem szczerze, jak zobaczyłem, że dzieci nada. No w sumie tak, jesteśmy sportowcami. Ja nie mam pojęcia, jak się trzyma gardę. A dobra, spacja. Zobaczymy, czy dam radę. O kurde, jestem gardownikiem. Rocky, nie, Rocky Shamboa. To kiedyś opowiadałem o tym kolesiu w opowieściach. Damy koleś, na początku się nazywał Rocky Balboa. Ale później właśnie tego, zbanowali go za celebrity name i zmienił sobie nick na Rocky Shamboa. A, prosiłbym ciebie, dobra. Dobra. Ważny pojedynek. Ciekawe, czy pokonam mistrza. O kurde, koleś nie dostaje obrażeń żadnych. A koleś ma, nawet nie ma stylu walki nawet. On ma ten podstawowy. Kurwa. O fuck, ale się wkręciłem. No i może bardzo szybko rozpierdolić. Ale emocje. Nie, ja mu w ogóle nie zabierał HP. O fuck. Przygwoził mnie. Ja mam za mały ping chyba, żeby z nim walczyć. Shit, zaraz to przeczytam. Auto Euros? A nie wiem, co to jest za auto nawet, ale i tak nie ma slotów chyba. Ale długa walka, fuck. To jest najgorsze na wróżniku, te lagi. Dobra, jest, dostał. Kurwa, what the fuck? Jednak ma formę. Chuj, wygrałem.
Tak, czwartej walki się nie da na pewno. Dobra, stawiam 1000 na Toma. Zobaczymy, czy mi się to opłaci. No zaraz się okaże, że tylko. Tak, tylko ja obstawiłem, oczywiście. No kurde, teraz kibicuję naprawdę Tomowi tak jak nigdy jeszcze wcześniej. Najgorsze jest to, że pewnie dostanie w pierdziel. Specjalnie przez to, bo ja na niego obstawiłem. Sorry, Tom, jak coś. Łamuje gardło. Więc jak to było doping? O, przyjechał. O kurde, jesteś w Hells Angels i masz skin księdza? Podejrzewam, że jakąś tam podmiankę, bo tam wygracie akurat tak, że każdy ma swojego skina własnego. No patrzcie, to wygra. Dobra, wygrałem 1000 dolarów. Ale smutny jest ten tekst, który teraz napisałem. Kurwa, wygrałem 1K, które daję sobie, bo nikt inny nie obstawiał. Jeżeli by ktoś mi chciał napisać, że mówienie daje sobie 1K, czy coś w tym stylu jest snobskie, no to nie jest snobskie. Tak nawet było w serialu Sons of Anarchy. To jest właśnie serial taki o motocyklistach. No to nawet tam mówili właśnie 1K, bo to jest potoczne w slangu, tak się mówi tym. Dobra, ostatnia walka na dziś. No. Dobra, może uda mi się z Tomem obstawić jakąś walkę. I tak jest snubski. No, to jest normalne, że się mówi 1K. Bo co mówić tam? 1000 po angielsku. 1K, już od razu masz, bo każdy wie, o co chodzi. O kurwa, koleś na rękach stoi. O, 100K na Erla stawia. Zakompleksiony pajac. No świetnie, Richard go rozjebał, bo na Richard na rękach chodził. Mnie tu nie widzieliście. Sam na ziemi ją stawił. Jeżeli mu wpierdolę, nie ucieknie. Od razu spiski jakieś tworzy, jak jakiś turecki w serialach. Jak wygra, najwyżej mu wpierdolę, nie uciekniemy. Zostałeś rozpierdolony. Chłopi, kara nie ma.
No bo to jest to najgorsze, to jest to combo. Jak już wejdzie combo, to nie ma szans, żeby się wybronić. Mike Conley? O kurwa, on jeszcze żyje. O ja cię. Z kolesiem to w Sonsa grałem. Jarlem Orlandem, kurwa. Najgorsze jest to, że nic nie wygraliśmy. Ja tu zaraz biznes zrobię. Ciekawe, ile on stawiał na siebie, bo od nas chciał wziąć 101k. To ciekawe, ile on stawiał na siebie. Ja już tutaj o biznesy wchodzę. Koleś mówi, że właśnie zgarnia całą pulę jak wygra, ale nie mówi, ile stawia na siebie. Oczy mi się zamykają, tak? Kurwa, hajs kłaść. Przegrałeś. W Szamboła game wygrałem. Ta. Dobra, więc sama była zgoda. Już widzicie, jak to szybko wytargowałem browara? Koleś nic nie postawił, a to już wytargowałem browary. To kto stawiał na kogo i to wyszło przez... No nie, spierdalaj jeszcze. Dobra, chuj w dupę. Już nie będę się targował tak o te browary w grze. Widzę na live, że stawiasz monę ocal przed każdym zdaniem. Nie musisz tak robić, męczysz się. Ale serio, już tak nie działa? Zaraz to sprawdzę. Bo kiedyś tak było, że L to żeby nie machał łapami jak jakiś mechanik. Ty faktycznie już nie machał łapami. Bo kiedyś to było tak, że jeżeli nie dało się tego łamane L, no to ta postać machała łapami i to zawsze się mówiło, że jak mechanik. Mechanik to zapierdala i machał łapami. Kurde, moja postać będzie paliła fajka. O
shit, koleś Maru mi się nawet nie podzielił. Sześćdziesiąt? A, bo ten koleś to jest... Aż mnie ciekawi, jak on ma skin, bo tutaj widziałem na tych screenach, oni właśnie wy macie tego skinpaka. To ciekawe, czy on jeszcze nie ma po prostu skinowanego tego, co ma? W sumie nie jest tak, że wysoki rozdzielnik, zakrepnięty głos, granatowa kamizelka, inicjatyw? To co, nawet prospektem nie jest? Czy to chodzi o to, że druga ranga tak jakby, czyli member, tak jak ja zawsze miałem ją nazwaną, to chyba, że tak, bo nie mam pojęcia. Rafonis Magika, bo niby trwał 8 sekund. O kurde, zaraz sobie obejrzymy to na streamie. Bo powiem szczerze, że już też mi starczy chyba dzisiaj tego sampa. Już mi się trochę nie chce. Ja cię, Mike McKinley. A ciekawi mnie, czy to jest ten SA. Kurwa, coś zjebałem. A grę zminimalizowałem. Dobra. Dobra, już powinno zaraz być ok. Dobra. Mam taką niebieską... A, na amerykańską klubową. Aha, czyli żeby nie miał... A nie, McKinley, kurde. Nie, tamten był McCangster, jakoś tak się chyba nazywał. A, dobra, fajny pomysł. Fajny pomysł. Nawet o tym powiem szczerze, że nie słyszałem o tej właśnie tego. To żeby nie było, że nagle zginie własny, ważny członek i trzeba będzie nowego przyuczać na to. Taki pajny z tego, z serialu Sons of Anarchy właśnie. A widzę, że Antony i Tom poszli oglądać walkę Rafoniksa. No dobra, to jest ze dwóch. Dobra, obejrzymy to sobie. No ty, ja nie wiem, jak ta twoja szmaciura zrogowa ciała niedźwiedzica się kurwi pod mostem za wojaka. A zaraz ja tutaj... Muszę sobie otworzyć nowe okno. Dobra. Weźmiemy sobie YouTube'a. Ale sobie zaśmiecę. Łodowi to zdoła. Dobra, zobaczymy Adbuster jak walczył. Kurde, ale ten Adbuster to wygląda trochę jak taki suchoklates. Powiem szczerze, tutaj widać, że na green screenie trochę chujowo wycięci oni są. No to się nawet odbija takie zielone światło, no. Szczerze powiem wam, w ogóle nie śledziłem tego Fey MMA. Jedyne co widziałem, no to u Crushfila. Nie, jak było tego. Zaraz to można zobaczyć tak. Nie, bo tutaj przechwytuje mi nie ten monitor, co ja chcę. O właśnie, dobra, już jestem, co chcę. Oglądałem coś tam u Crushfila, coś tam było, bo ja Crushfila się śledzę. Ale dosyć biednie to wygląda, jak przedstawiłem tych zawodników na tym green screenie. Mogli ich lepiej wyciąć. Bardziej rozmazać tej tło i zmienić te zielone, ale dobra. Zobaczmy jak Adbuster. Ja lubię Adbustera bardzo oglądać. Nie słyszę nic. Ale się mój koleś walka co to nagrywał. To jest u mnie tylko widziałem, to jest buforowane całe. A tej koleś, który to oglądał, mu się walka trochę muliła. Dobra, który dostał w pierdol. Dobra, jakby Rafoniksa zobaczył. Dobra, na pewno jest milion tego, jeszcze dopóki nie usunęli. Zobaczymy. O dobra, to jest normalnej jakości przynajmniej nagrane. Respał był ciołki, nie macie... O kurwa, motocykl nie mamy. Dobra, nie obchodzi mnie ten wstęp, ale te walki się mulą u tych ludzi, co to wrzucają. Fuck. Czy to u mnie? O kurwa. To ja nie wiem, jak ta twoja szmaciura zrekwaniała. Kurde, to u mnie czy u kogoś ty się tak mówi?
Nie, to u mnie. No już przez to, że sam pies. Dobra, walić to. Oj, czekajcie. No, faktycznie był respawn. No, zaraz sobie to zobaczymy. Weźmiemy, że idziemy sobie na sampa, jeszcze później to obejrzymy. Dobra, to jest chyba chuj. Ło, tam ma tego, bananów jakiś, miotacz ognia. To jest w sumie, nie wiem, czy nie walić tego sampa. No to jest po północy. O co tam, ktoś można? No, bo wy wtedy byliście tak w tym. A teraz sobie zobaczmy tą walkę w sumie. Ile coś to da? Zaraz to napisałem. A 2024? A nie 84? A, zasłonujcie i dajcie ID. A chuj wie, jaki jest ID. Dobra, to chyba tak. Bo tak to nie mam pojęcia, jakie. Nadal masz live'a? No dalej mam. Rejestracja, chyba że rejestracja? Nie. Ja cię, ale szkoda. Aż ciekawe, jak ja mam w ogóle tego UID. Wszystkie praktycznie podobne. A, bo to pewnie jak skryptowało, no to zapisało tego, od kiedy wybiłem. No jest spłynowane. Sump. Nie. A dobra. Dobra, to jest zupełnie inne. Ale fajnie, przywołał nam kogoś te. Motocykle nam przywoła. On nie ogarnia. Dobra, to jednak nie ogarnąłem. To jest nie UID, tylko ID. Dobra, jest. Będę na czerwonym popierdalał dalej. A jakie ogólne ma ID? A, 805. Lil Magdusie pozdrawia Erland. To pozdrawiamy Lil Magdusię. O, dobra, się myślę, że ja troluję. Ale nam pomógł. No w sumie tak, mamy 4 motocykle. Na nas jest 5.
Dobra, w sumie i tak będziemy zaraz zawijać tutaj do bazy. I sobie zobaczymy jeszcze tą walkę i też będę zwijał za niedługo już. No dosyć późno jest. A tą bananów po prostu chcę się umyć. A dobra, ostatnia walka jeszcze. A, ten Rusek sobie auto jakie zespełnił. A, dziadziu już nie chce. Jak to nie chce, kurwa. Zaraz się napierdalamy, nie pierdol, ciąłeś. Jak to kurwa nie chce. Ja ci kurwa pokażę, że jednak chcę. Dobra, zobaczmy kto wygląda. Ja to jeszcze stałem, mam tego, jeszcze mam sparring do zrobienia. Hells MMA, kurwa. Dobra, jeszcze mam tutaj screena. No, w ogóle to jak już pisałem do tego, do Erlenda, no to właśnie tego jeszcze sobie obejrzymy te fejmy MMA, zobaczymy jak tam Adbuster walczył i Rafonix, bo to mnie ciekawi, jak tam dasz Maciura z rogowa ciała niedźwiedzica, co się kurwi pod mostem za wojaka i tego, i później sobie tam z Erlendem pogadamy właśnie o hercach. Ale dobra, teraz ciekawe jest, kto wygra, czy Tom, czy tego, czy Nikolajew. Mi się zawsze jakieś ruskie niki. O kurwa, Nikolajew jak mu wpierdolił. Stary, ale jara. Kurwa, aż mu połowę HP jeszcze zbił. Ale mów pierw, ale zmienię tego kickboxingu. Moim zdaniem na serwerach robię nie powinno być. Kickboxing powinien być niedozwolony. Ale w sumie w takim wypadku by został jeden są to boks, bo to oprócz boksu no to ten noob, nie, jeszcze te noobskie takie w cudzysłowie oczywiście noobskie. Te podstawowe takie kopanie, no to jeszcze to się nadaje, ale tak no to w kung fu się w ogóle nie nadaje do bicia. Sram normalnie jaki wpierdol dostał. No to ja też bym się wstydził. Ale nie, to jest właśnie tego. To jest właśnie wina tego kickboxingu, że combo wykonał, udało mu się combo wbić i tego, i już nie było szans. Nie, to jednak nie. No proszę, pieniądze się założyli. Masz na waciki standardowy, jak chłopaki nie płaczą. Właśnie, muszę sobie chłopaki nie płaczą obejrzeć. Teraz mam o tyle wygodnie. Zobaczcie, tutaj zaraz za mną jest kanapa. Po tej stronie. A tutaj, gdzie wskazuję... Oj, nie widać. O, naprzeciwko tam, gdzie wskazuję, mam telewizor. I sobie właśnie często, jeżeli jakoś tak dłużej sobie oglądam coś na YouTubie, jakiś tam kąciarzy i tak dalej, no to sobie właśnie na telewizorze oglądam. Będę musiał sobie tak włączyć chłopaki nie płaczą za niedługo. Bardzo dawno nie oglądałem. O nie, to dopiero teraz przeczytałem. Plus jeden słychać, co bo miał pomuszlać. O kurde, tym razem nie rozbójnikator napisał. O, pieniądze dostałem. A czemu ja dostałem pieniądze? Ja nie chcę pieniędzy.
Za co ja pieniądze dostałem? Ile tu jest? 100 tysięcy. Ale zaraz, żebym jednego K nie dał. Dobra, oddaję. W sumie mogłem się cicho, bym miał 100 000 więcej. Ale w sumie i tak ta postać, na tej postaci mam trochę hajsę, to tam. Jak ty napisałeś? Dobij go, słuchajcie. A no, teraz dopiero zauważyłem, dobra. To jest alert miejsc cały, dobra. Teraz zauważyłem co raz wynika, to nie zauważyłem tego wcześniej. Dobra, niech oni walczą. A, rewanż mają. A gówno prawda nie było, słychać. To jest niemożliwe. To jest tak wygłuszone już, że to jest niemożliwe. No ciekawe, kto teraz wygra. Oj, widzę, że Tomowi wchodzą kombosy, ale... Ale Nikolajowi nie schodzi tego, Arbor też. Wybaczam. No kurde, to jest ciekawsze niż całe Fame MMA. Walka między Nikolajewem a Tomem jest lepsza niż całe Fame MMA. Sorry, skinny pierdolone. Bo obydwu z nich nie schodzi HP teraz. Przez te lagi. Oj, teraz chyba Nikolajew dostanie pierdol. Nie, już mu kombo raczej nie wejdzie, no. Tom wygrał. No, Tom wygrał. Nie o dziś najebane. Nie chuj, Nikolajew jest tego, Nikolajew jest w tył z hajsem. A co Nikolajew tego, co Nikolajew rzadko kiedy grasz? Na tym? W sumie też podejrzewam, że jeżeli ja bym miał się gdzieś tam zadeklarować do grania, to częściej niż raz, może czasami 2 razy w tym tygodniu, to bym nie wbijał. To też nie mam jakoś tak czasu. Bo to teraz ogólnie, jeżeli nawet w takim wolnym czasie co nie pracuję, no to nagranie mam może z 4-6 godzin. Taki przedział. Jak będę pracował, to będę miał z 2-3, podejrzewam. A mało RP. Ja też mam swoją DM postać na mruczniku akurat. To chyba każdy gracz mrucznika jaki jest, no to ma postać do DM-ienia specjalną. Chyba, że na innych gierkach właśnie grasz. Bo ja tak tam to właśnie głównie albo w WoWa, albo w CS-a gram. No to ja Erland jakieś tego pyta. No to jak coś na to właśnie widać wszystko na streamie jakby co. Ranga w CS-ie? Słaba. Nie, jeżeli chodzi o moją rangę w CS-ie, to jest dosyć słabo, bo ja głównie gram właśnie wyścig zbrojeń. Bo to jest jakoś jeden tryb, który mi się podoba. Bo próbowałem grać te rankingowe, ale one mi się szczerze mówiąc tak średnio podobały. A tak to praktycznie cały czas na tym wyścigu zbrojeń siedzę. Tam mam chyba 25? 4, 6, coś mniej więcej w tym stylu. Bo to właśnie goldy i tak dalej, to one są chyba na tych rankingowych, jak się. Nie, jak się gra. Bo to pamiętam kiedyś właśnie kumpel z Sampa też, on się nazywał Ozzy Nelson. Miał nick, później sobie tam zmieniał na jakieś tam różne. On ma teraz chyba Bass Plemi na forum, jakoś tak, choć nie jestem pewien. Dawnym tam nie mam pojęcia, jaki on ma tam nick.
kiedyś miał Bass Plemi, jak ostatni raz grałem, chyba coś mniej więcej w tym stylu. Ale ogólnie on się Ozzy Nelson nazywał, ten koleś. No to właśnie z nim później, jak skończył, właśnie skończyliśmy oboje grać w Sampa, no to później z nim graliśmy w CS sobie trochę i tego, aż w CS. Ogólnie tam sobie w różne gierki w CS ja zawsze nie chciałem właśnie grać. Tam mnie namówił z jego kolegami, żeby sobie raz pograć, i tam zrobiłem chyba jedną albo dwie turniejówki, dostałem 3 albo 4 levely za to. A tak, no to praktycznie CSA jedyne, co mi się podoba, to wyścig zbrojeń ten właśnie. O, znowu dostał dziadek pierdol. Ale dziwnie, bo tej Erlend tam pisałeś coś, właśnie Erlend młodość niestety wygrywa, a dalej ci zostało AFK jeszcze. Nie wyzerowało, o, dopiero teraz wyzerowało. W tej chwili. Zachowuj to, no to Persa znaczy pan Persa. Ale pocisk. Nagi. Kurde, zaraz sobie obejrzymy to, bo to mnie ciekawi. Aha, bo szybko się przełączyłem z tego z altabem. A to nie wiedziałem, że to działa. Myślałem, że tak się z altabem przełączy, to od razu działa właśnie. To jak widać tego, bo w jakimś czasie zaskakuje. A zaraz zobaczę, jak wygląda to. Tak mnie ciekawi, kurde, to jest najlepsze. Bo jeżeli, ale to wiele osób się oburzało, właśnie pamiętam jeszcze, jak to było w ta walka w MMA chyba, czy nie, to KSW chyba jest. Jak był Popek z Pudzianem chyba i później jeszcze Popek z jakimś tam innym kolesiem. No to wszyscy się wkurwiali, że o, nagle tyle osób się zaczyna interesować KSW, a wcześniej to mieli wyjebane w ten sport czy stylu. Ale to jest walka celebrycka, mnie obchodzi jak jakiś tam celebryta się zachował. Nawet jeżeli jakiegoś tam Rafoniksa, Magikala czy tak dalej ich nie śledzę, no to są oni dosyć sławni i taka walka robi dosyć dużo szumu wokół, no ogólnie internetu, no osób, które oglądają YouTube'a, gdzie są znani tej społeczności całej, i to normalne, że jako ja, że stanowię część społeczności YouTube'a, no to się tym interesuje, dlatego właśnie mnie ciekawi, jak tam im poszło. No to właśnie tak mnie ciekawi, jak tam właśnie, żeby sprawdzić tę walkę szybko. No póki szoty nie są usunięte. No właśnie kamerki nie widać po opisu, bo to jest tak właśnie ustawiona tutaj. To dobrze, że widać tego, dobrze, że widać te trzy linijki, jakie są. O, jest orki. Już późno jest. Doziewam. Dobrze, że widać te trzy linijki właśnie tutaj chociaż, ale tak ogólnie no to ona nie jest pod Sampa też ustawiona. Shit, kolejne piwo mi się kończy. Dobrze, że mam jeszcze trzy w zanadrzu. Dobra, wiecie co? Zaraz będę zbijał z tego Sampa. Już ty napiszę tego.
Dobra, w sumie niepotrzebnie ten koleś tam przywołał tam motocykl, ale przynajmniej mogę odegrać akcję, że sobie jadę. Dobra, że odjeżdżamy, zaraz sobie to zobaczymy. Dobra, weźmiemy sobie tutaj kudamy. Zobaczymy co tego. Zobaczymy jak ta walka wypadła. To mnie jeszcze ciekawi i też będziemy mieszkać z tymi, bo jest późno. Ja sobie jeszcze browara na pewno opierdzielę jakiegoś. Ale to nieco później. O, tutaj macie moje nagranie do pracy, bo ja się staram teraz, i będę się starał od jutra o pracę, żeby sprzedawać w sklepie z gitarami właśnie, żeby sprzedawać gitary. Jak macie podejście, jak to wygląda, jeżeli chodzi o nagrywanie. Tutaj zamiast mikrofonu podłączyłem sobie gitarę takim specjalnym kablem. Aj, nie mam jak wam pokazać, kurde, chciałem wam teraz pokazać tej. No, ale ogólnie... Nagrywałem sobie jakieś tam solówki właśnie, z kilkanaście podejść miałem. Jutro muszę to zmontować. Dobra, jest na prywatnej, nie jest na prywatnej. Ja nie chcę się śmiecić też YouTube'a. Bo YouTube, jeżeli raz się weźmie jakieś gówno, to później je polecam. Jak chuj to obchodzi tak naprawdę te walki. Sobie zobaczymy po prostu teraz jak to wygląda. Ja nic nie słyszę. Ja pierdolę, łokieto napierdala ten. Nie no, powiem wam, że śmiesznie wygląda ten interfejs. Nie wiem co oni mają za osobę, która... Nie no, próbowali tak profesjonalnie, bo to chyba tak jest w profesjonalnych walkach, nie mam pojęcia szczerze mówiąc. Ale no to wygląda dosyć komicznie, jak oni tak wychodzą. Już mogli po prostu stać, kurwa, kardę trzymać. Tak ode mnie po prostu, jako dla odbiorcy. Żeby nie było, że się też przypierdalałem jak ostatnia świnia. Ale już by mogli stać, kurwa, gardę trzymać niż... No pierdalać jakoś tak, kurwa, jeszcze jakimiś kółkami, nie, kurwa. Nie wiem, jeszcze nie znam, nie mam pojęcia jak wygląda, coś tam wiem. Nie czytam, coś tam napisać Magirka, coś tam nie czytam. Podejrzewam, że Rafonix wygra. Z tego względu, że... No on bardziej wytrenowany się wydaje, on tam miał te swoje przygody w tym. Przygody w poprawczaku i tak dalej. Podejrzewam, że Rafał jest bardziej wytrenowany w tej kwestii. Co to urządzenie audio nie działa? Czemu nie słyszycie dźwięku? Dobra, mam nadzieję, że słyszycie. O, runda pierwsza, kurde, czcionka, impact. Nie, trochę słabego grafika, powiem szczerze. Mają fajnie kamery, widzę, że... Przynajmniej tak mi się wydaje, że fajnie grają te kamery. Nie, kamery dobre, to było słabe ujęcie. O, to za pierdol. Bo oni się chyba nie lubią z tego, co wiem. Więc to personalnie się bardziej nakurwiają. O, Maga się wyjebał. Nie, jest już koniec walki? No pierdolić, że... Już jest to taki pierdol, że nie ma siły? Serio? Dobra, dostał mordy, to poprawił się, wyjebał się. Nie, zajebał on dwa razy Rafonim z mordę. Aż wyjebał szczękę, kurwa. Serio? Już się nie podniósł? Ło, stół widać, że się za mordę złapał. To może to nie było widać, że mu tak wcelował w mordę. Magia wygląda jak w Simsach. Kliknął losową postać bez kitu. Będzie, że Rafał nic nie lepiej. Ło, kamerzysta jest, kruszwila. Powiem wam, że szczerze, kamerzysta ma zajebistą stylówę. Tak jak właśnie patrzę na ten film, zajebiście mi się podoba ta stylówa kamerzysta, jak on się ubiera. Ale też dziwne, że Rafonix, kurwa, w tym koszulce. Ło, nawet ma koszulkę Rafonix, ziomeś. A ciekawe, czy Rafonix jeszcze istnieje, bo z tego, co słyszałem, no to Rafonix ma i bana na Twitchu, i bana na YouTubie.
Więc na czym on teraz streamuje? Jest tam jeszcze ten D-Live chyba, ale to mnie ciekawi, czy w ogóle to jest popularne. Bo tego D-Live'a ani razu nie wchodziłem. Jeszcze. Ale żeby było tak wypierdolnie, to jest ciekawe, jeszcze raz. Ale raz, to jest tu z kamerzysta. Tam kamerzysta, kurwa, to patrzcie. Nie wiem, czy zauważyliście. Patrzcie, widzicie, tutaj on siedzi na zwykłym foteliku, stół, a kamerzysta, kurwa, na jakimś tronie. No, D-Life, jakoś tak to się nazywa. No to ogólnie, jeżeli chodzi o to, no to ja bardzo mocno się, znaczy bardzo mocno, no lubię sobie, jak jest nowy jakiś tam film Kruszwila, czekamy, że to akurat sobie oglądam. Co prawda te ostatnie filmy, jakie one już rzucałem przez ostatnim tygodniu, to bardziej tak na przewijaniu, ale z reguły wszystko właśnie oglądam. No to wygląda na to, że to kamerzysta tak naprawdę z tym kolesiem, co tak pociąga za te wszystkie sznurki. No dobra, jeszcze raz sobie cofnijmy to, bo to mnie ciekawi. Bo to dostał w pizdę, w szczękę. Tutaj nie trafił, poślizgnął się bardziej, wypierdolił się, poślizgnął się o ziemię. Rafał nie wziął, a nie, wziął mu pierdolą 3 razy w mordę. W sumie nie wiem. Wiecie, ja nigdy w życiu tak nie walczyłem i nigdy nie zamierzam walczyć. To nie oceniam, ale moim zdaniem to trochę tak. Znaczy tak, wiecie, to dziwnie wygląda z perspektywy widza. Ale to inaczej jest, jak oni napierdalają się tam. Może on dostał jakąś taką właśnie wpierdol, że się wyjebał i chuj. Ja pamiętam, że jak ja się biłem i jej połamali nos, właśnie, no to też praktycznie tego. To też praktycznie wywołane, byłem zamroczony dopiero następna scena, jaką pamiętam. Bo sobie dostałem już taki cios, już miałem kurwa nos praktycznie przekolony, tak że miałem całkowicie na boku. To już zupełnie nic nie pamiętam. Dopiero później pamiętam kolejna scena, jaką z tej całej tego. Z tej całej rzeczy. No to, że idę i kurwa zostawiam ze sobą ścieżkę takiego, ścieżkę krwi, bo mi tak z nosa krew leciała ze złamanego wtedy. Więc całkiem możliwe, że też dostał ten magikal w pierdol gdzieś tam i. Bo to nie wiadomo, gdzie go tam uderzył, pewnie w takie miejsce, już nie miał jak walczyć. No to nawet go nie kopnął, bo to nie wiem, gdzie go kopnął Rafonis. Magikal kopnął Rafonixa. No i Magika i Rafonika po prostu pierdolono i Magika się o posaskę wypierdolił. Dostał kilka bomb, teraz ze dwie albo trzy bomby dostał na mordę Magika i dziwne właśnie to jest, że przegrał, ale dobra. Zobaczymy jeszcze, bym ciekawi Adbuster, bo oni mieli chyba dłuższą walkę. Oj, to już głośniejsze. No i od razu bardzo optymistyczny atak o zdoby. No zapowiadał tutaj, że nie będzie taryfy ulgowej. Już wpięty tutaj do siatki. No to już ciekawe, bo Adbuster, co wiem, to chyba dawniej trenował właśnie dosyć mocno. Adbuster to jeden z zawodników, który tutaj najwięcej potrafi, jeżeli chodzi o. No ja kibicuję Adbusterowi, nie wiem, kto to jest Dawito Zdoba, szczerze mówiąc. Ale Adbustera lubię oglądać, no to kibicuję Adbusterowi. Bliźniaków, gdzie zawodnicy mieli hek Juniku na spodenkach, tutaj w narożniku Adbustera, Stoikaro Matusza, tak? To też o czymś świadczy. Czy jakieś doświadczenie. Ciekawe, czy to będzie na pełnym ekranie lepiej widać. Oj, nie widać. Zaraz, czekajcie. Zaraz spróbuję to zrobić, żeby było widać. O, jest, dobra. Nie są od razu nokautujące, bo się odpada, ale weszło kolano na splot. Czasem te ciosy na wątrobę mogą też zadziałać jak bomba z opóźnionym zapałem. No, ale nie sobie bardziej powietrze wyduszają. No to właśnie to taka stójka tak zwana właśnie, to też rzuca to powietrze właśnie. Wyjebać. Łooo, Adbuster, jak to pierdala. Wow. Adbuster go rozjebał. O kurde. Tu widać było, o jacie, ale mocny cios, serio. No to się Adbuster wydaje też, że to jest taki suchokrates tak naprawdę, ale to jest większa siła, bo taki napompowany koks, no to często nas wtedy tak jakiś szczukuje, co odciśnie, więc on ma tam chuja siły tak naprawdę, a taki Adbuster widać, że to. Choć dziwne, że on nie dał rady dalej, że nie ma jakiejś drugiej rundy. To mnie ciekawi, bo ja nie znam tych zasad, nie mam pojęcia, nie interesuję się tym sportem, szczerze mówiąc. Więc tego. A dajcie Szczepanowi zaraz coś przyznam. Ale to mnie ciekawi, czemu on się nie mógł podnieść? Czy może był po prostu zamroczony? Po tym wszystkim?
Walka została przerwana przez atak w głowę, tylko. Aha, z bombą piszczel. A dobra, czyli jak wtedy się tam gdzieś tam kopałem, to gdzieś mu złamał piszczel i dlatego. Widać, że jest wcięty. Wcięty, znaczy nie, nie czytałem teraz czatu. Ja po prostu nie zwróciłem uwagi nawet, że to był. Że to coś tutaj tego było złamane. W tym. Ale dobra. A, chwilę przez to ogarnię. Ale dobra, dzięki wielkie za tego Ninja Steama. Praktycznie pobiliśmy rekord, który ostatni raz tyle osób, co było dzisiaj, chyba było nie wiem ile. Z 2 lata temu? Co wtedy jeszcze wtedy na tym chujowym internecie z plusa streamowałem. To ja streamowałem WoWa i wtedy nie było innych polskich streamerów z WoWa i wszyscy przychodzili do mnie. To było maksymalnie 30 osób wtedy też. Na streamie dzisiaj właśnie akurat było aż nas 16. Tego, więc całkiem fajnie. No ale fajnie się też grało, bardzo chętnie do tych helsów, co są teraz na mroczniku. To sobie od czasu do czasu wpadnę, ale mówię, nie obiecuję, bo teraz wiecie. Praca i te inne rzeczy, nie mam pojęcia, kiedy to się wszystko ogarnie. Ale bardzo mi się podobał dzisiejszy stream, powiem szczerze. Było fajnie. No, tak więc dzięki wielkie za streama i nie mam pojęcia, kiedy się zobaczymy. Mam nadzieję, że wkrótce, no. Jutro nie obiecuję, bo jutro mam już plan na wieczór. Ale może w poniedziałek, jeżeli we wtorek nie będę miał żadnej rozmowy czy coś o pracę. Zobaczymy. Dobra, tak się jak dzięki wielkie za streama i. No i do zobaczenia następnym razem. No, na razie, aż mi się nie chce kończyć. A dobra, trzeba iść spać. No dobra, na razie, dzięki.